Siema, z tej strony Lisu, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Lis Pola Karnego. Z racji, że pogoda nas w tym nowym roku nie rozpieszcza, to będę miał dzisiaj dla Was odcinek, jak poprawić dribbling w takich domowych warunkach. Więc jeżeli ktoś z Was chce poprawić dribbling lub po prostu kontrolę nad piłką, to na pewno to Wam się przyda. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do zrobienia tego. A teraz już zapraszam do oglądania. Na sam początek rzecz, którą ja sam stosowałem, według mnie jest super, ponieważ ogranicza Was tak naprawdę tylko wyobraźnia, potrzebujecie do tego tylko piłki. Bierzecie sobie piłkę i prowadzicie po mieszkaniu, po pokoju, między przeszkodami. Jeżeli nie macie takich, możecie sobie stworzyć, kładąc plecak, książki, cokolwiek, i między tymi rzeczami możecie sobie dryblować. Fajnie, żebyście w tym ślizgowym mieli na przykład antypoślizgowe skarpety, albo robili to ćwiczenie w halówkach, ponieważ robiąc to na przykład na panelach możecie wyrżnąć koziołka, a tego oczywiście nie chcemy. Lub róbcie na przykład na dywanie, wtedy jesteście bezpieczniejsi i wszystko jest w porządku. I dzięki temu bardzo fajnie zwiększacie swoją kontrolę nad piłką i co za tym idzie dribbling, więc nie musicie nawet wszystkiego robić w pełnym tempie, tylko chodzi o samo to, żeby mijać, żeby być nisko na nogach i mijać te przeszkody, więc bardzo polecam to ćwiczenie. Tutaj chciałem uprzedzić pytania, które na pewno się pojawią, a mianowicie: co jeżeli któryś z domowników będzie miał pretensje, że coś zniszczycie, zbijecie i tak dalej, lub sami nie czujecie się jeszcze na tyle pewnie, żeby dryblować w domu, boicie się, że będziecie mieli kłopoty? Wtedy warto zainwestować sobie w taką piłkę puchatą, ona kosztuje dosłownie kilka złotych, co prawda ciężej się ją prowadzi, ale wtedy uczycie się lepiej kontrolować piłkę. I ogólnie, jeżeli ktoś chce sobie podnieść poprzeczkę, to warto taką piłkę mieć i czasem nawet dla urozmaicenia czy zabawy się nią pobawić. Okej, wszystko mamy mniej więcej jasne, a co do metody, którą ja wybrałem, czyli z krzesłami, można na przykład trenować zakładanie siatek przeciwnikom. Dobra, teraz pokażę Wam 5 ćwiczeń, dzięki którym poprawicie swoją kontrolę nad piłką, dzięki czemu będzie Wam się swobodniej prowadziło, co będzie skutkowało tym, że poprawicie swój dribbling. Pierwsze ćwiczenie jest bardzo proste. Wewnętrznymi częściami stopy staracie się odbijać piłkę dynamicznie i płynnie, tak żeby piłka nie uciekała Wam nigdzie, żebyście mieli nad nią pełną kontrolę. W kolejnym ćwiczeniu zewnętrzną i wewnętrzną częścią stopy staracie się delikatnie uderzać piłkę z obu stron, żeby ją kontrolować, żeby mieć nad nią jak największą kontrolę, żeby wam nigdzie nie uciekła. I oczywiście bardzo ważne jest również to, żebyście wszystkie dzisiejsze ćwiczenia robili obiema nogami. W trzecim ćwiczeniu piłkę uderzacie podeszwą stopy i wykonujecie to w ten sposób, jaki widzicie na ekranie: prawa, lewa noga, następnie na krzyż, później lewa, prawa i znowu na krzyż. I tak w kółko dynamicznie staracie się piłkę kontrolować. W kolejnym ćwiczeniu staracie się przeprowadzić piłkę podeszwą w bok za swoją nogę postawną, a następnie również podeszwą turlacie piłkę do tyłu i tą samą nogą staracie się złapać piłkę i przeprowadzić ją przed siebie i skontrolować ją. I to ćwiczenie oczywiście również robicie obiema nogami. Ostatnie ćwiczenie na dzisiaj polega na tym, że podeszwą stopy staracie się przeprowadzić piłkę w bok i w tym samym momencie nogę podstawną podnosicie do góry i tą samą nogą staracie się złapać piłkę z drugiej strony i powtarzacie tę czynność w drugą stronę i robicie sobie tak w kółko. Brzmi może skomplikowanie, ale jest dosyć proste, a to ćwiczenie również później w meczu można stosować jako zwód.
Także pamiętajcie, że im lepiej kontrolujecie piłkę, tym łatwiej jest wam zareagować na ruch przeciwnika, więc po prostu łatwiej jest wam go okiwać. Więc ćwiczcie te rzeczy na obie nogi, starajcie się robić to coraz szybciej, będzie wam to coraz lepiej wychodziło. I dajcie znać w komentarzach, bo takich ćwiczeń jest o wiele, wiele więcej, więc jeżeli chcielibyście to zobaczyć, dajcie znać w komentarzach. I jeżeli film się spodobał, to dajcie łapkę w górę. Zachęcam również do subskrybowania, bo widzę po statystykach, że wiele osób, które ogląda filmy, nie subskrybuje, więc możecie to zrobić teraz tutaj, naciskając czerwony guzik. No i super. Poza tym zapraszam was na Meet YouTube, który odbędzie się w Krakowie 14 stycznia, za tydzień w sobotę. Kto z was będzie, będzie okazja się spotkać, pogadać, zrobić sobie jakieś zdjęcie, więc możecie pisać w komentarzach, kto z was będzie. Oprócz tego, kto by chciał lisią koszulkę, bluzę czy cokolwiek, zapraszam na listpolakarnego.titris.com. No i oprócz tego zapraszam was oczywiście na Instagrama, Snapchata i Facebooka. Wszystkie linki macie w opisie. Ja się na dzisiaj żegnam i do zobaczenia za tydzień. Mam nadzieję, że pogoda będzie troszkę lepsza. Cześć!